Także jest ok. Teraz bym chciał spróbować sobie też tego chwytaka, dlatego go wziąłem. W razie jakby HDS zawiódł, to jeszcze będę mógł tym chwytakiem sobie podziałać, tak? Więc jedziemy sobie w fajne miejsce na mapce. Jest, na tej mapie jest bardzo, bardzo dużo drzew, możemy wycinać sobie wszystkie. Co ciekawe też, w sklepie, jeśli kupimy sobie, jeśli wchodzimy sobie w palety, to tutaj mamy paleta sadzonek topoli, więc możemy sadzić topole. No i mamy już takie sadzonki, tak? Takie sadzonki jak z 15. No i możemy sadzić w tej grze też topole, także bardzo, bardzo fajnie. Jest tu takie miejsce, które ja chciałem wykosić z drzew, ono jest takie bardzo klimatyczne, właśnie pasujące do takich klimatów wycinania drzew. Te opony są tu szersze, ale ja wiem, one tam chyba dużo nie dały. Ciągnik jest wyższy i wygląda fajniej, tyle. Z przodu też to większe jest. Ej, świetnie, że można to tak modyfikować, co? O, wiecie co? Skręcę tutaj. Może to gdzieś tu było? Otworzę sobie mapkę. Nie, to było na jakiejś drodze polnej. Ale chyba będę tam gdzieś w pobliżu zaraz. O, wiecie co? Zatrzymajmy się tutaj. Widzę, że tu jest dużo miejsca. Jest to taka przestrzeń, gdzie możemy się zainstalować z tym naszym dość ubogim sprzętem leśniczym, ale jednak powinien on nam wystarczyć na jakiś czas. Kluczem do sukcesu jest ściąć te drzewko. No to małe dziadostwo to nam jest niepotrzebne. Powiedzmy, że zaczniemy sobie od tego drzewa. I ścinamy, myślę, że na tamtą stronę. Dobra. Lecimy na tą stronę. Myślę, że będzie ok. Cholera. To jest uparte drzewo cholerne. Nie chce się ruszyć. O, no leć. Okej. Coś jest nie tak z drzewem. Ej, drzewo, co ty? Zapadło się pod ziemię. Co jest? Wow! Okej. Już się naprawiło. No to świetnie. Jeszcze jakieś błędy mogą być, wiecie? Z tym drzewem. Trzeba poodcinać ładnie gałązki. Bardzo, bardzo sprawnie mi to poszło. W rzeczywistości byłoby dużo więcej zabawy. A nie mamy takich grubszych gałęzi. To jest chyba jakieś drzewo iglaste. Tak więc nie ma tu problemu. Kłody są zdecydowanie za długie. Na moją przyczepę z HDS-em trzeba je pociąć na mniejsze te kłody. A myślę, że takie będą w porządku. Jeszcze tutaj sobie utniemy. Okej. No ta jedna taka dłuższa mi wyszła. Jestem też ciekawy, jak wygląda tu spinanie pasami. Tutaj jeszcze utniemy sobie. Czy można spinać też te drzewa, no nie? To będzie trzeba sprawdzić. Dobrze. Podjedziemy sobie... O, nie, jeszcze Asuka, nie siadaj tutaj. Asuka to moja pomocniczka tutaj. Ona pomaga mi prowadzić moją farmę. Najpierw spróbujemy podziałać samym HDS-em. Jeśli nie będzie mi szło, no to wtedy spróbujemy załadować to ciągnikiem. Mam odpowiedni sprzęt, także nie ma stresu. Dobrze. Sterowanie. Tak, najpierw pasy transportowe. Aha, tutaj są pasy transportowe. Widzicie? To się zapina tak od razu. Okej. Zmień grupę kontrolną. No, dziwne. Ale jak to?
spoko. Ja mogę tym ruszać? Nie, coś nie gra. To chyba trzeba. Aktywuj ten pomad. Opuść, zmień narzędzie. Jak to włączyć? Nie no, tu jest wszystko podłączone. Ciągnik powinien chodzić, żeby... A, dobra, spoko. Teraz... Wow, patrzcie, to można jeszcze tak na bok? Nieźle. No dobra. Ja chcę podpory tu wysunąć, bo tu są podpory. Tu mamy do chwytaka. Zawsze X-em się te podpory tutaj robiło, no nie? A tu widzę, że nie ma takiej możliwości. Chciałbym dlatego, bo no kurczę, będzie pojazd bardziej stabilny. Aha. Są podpory, dobrze. Już. Wszystko jest jasne. Okej. Dobra, mamy. No i próbujemy pracować sobie tym... Ojojoj. Pracować sobie tym HDS-em. No, są problemy ze stabilnością tego pojazdu, ale ja może powinienem bliżej podjechać, co? Dobra, najpierw zobaczymy, jak to działa. Swoją drogą, ciągnik powinien być cały czas włączony, żeby to działało w rzeczywistości, no ale to jest gra, tutaj niektóre rzeczy są uproszczone. Dobra, łapiemy do góry. Okej, i ładujemy. No, dziwne, troszeczkę to niestabilne jest, nie podoba mi się to. Okej. Dobra. Dobre jest to, że możemy te kłody później zapiąć. Także nie będzie problemu. Chyba jeszcze możemy tak, jeszcze możemy wysunąć troszeczkę. I uwaga. Ciach. No, jest całkiem fajnie. Tylko, że zanim załadujemy całą tą przyczepę, to minie trochę czasu. Ale myślę, że dam sobie radę. Najbardziej mnie niepokoi fakt, że to się tak buja. Spróbujmy podsunąć to w ten sposób. Może będzie lepiej. Powinno być lepiej, bo teraz dodatkowo ciągnik jest taką podporą. I rzeczywiście zobaczcie, że nie chce się już tak bujać. To bardzo fajnie. Okej, łapiemy najmniejszą kłodę, najwęższą, zdecydowanie. Chwila treningu i już całkiem idzie fajnie z tym HDS-ikiem. Oj, próbowała mi tu kłoda wypaść, ale już jest okej. Wiele rzeczy w stosunku do farminga 15 zostało tutaj ulepszonych. No te pasy to będzie fajna sprawa, zaraz to spróbujemy spiąć. Możemy nawet teraz spiąć, już zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Okej, pasy transportowe. No i zobaczcie, za każdym razem tak spina. I to się nie ma prawa ruszyć, nie? Ekstra! Tylko ja bym wolał poprawić sobie tą ostatnią kłodę troszeczkę. A zobaczymy, czy da się podnieść więcej niż jedną. O! Fajnie się udało zrobić. No i git. Pyk. I... Ja nie wiem, tamtej małej to chyba nie będę nawet brał. Jestem ciekawy. Załadujemy sobie to drzewko i może zetniemy jeszcze jedno i sprawdzimy, za ile ja to będę mógł sprzedać. Ja jestem ciekawy, czy zabawa z drzewem jest tu równie... Wow! Równie korzystna, co w 15.
trochę buja tym wszystkim, wiecie? Myślę, że tak nie powinno być. Możemy sobie oczywiście włączyć widok z takiej kamery. Jest ok. Często można tracić orientację przy takiej kamerze. Ale działa i zobaczcie, załadowaliśmy sobie. Nie mogę tego podnieść, ale to już mogę podnieść, widzicie? Ten obiekt też mogę zabrać ze sobą. Ciekawe, czy to mogę podnieść. Patrzcie na to, mogę... Ale super! Wcale nie muszę się bawić takie małe rzeczy, żeby ładować to na ten. Ta babka jest naprawdę silna, nie? Nie muszę tego ładować HDS-em, mogę wziąć to ręcznie. Jest to trochę ciężka sprawa, żeby tak to brać. Ale można. Myślę, że jak trochę się postaramy, to załadujemy to na... Cyk. Haha, super. No łap. No i mamy. Mamy załadowane. Teraz jak wsiądę sobie, to powinienem móc to pasami spiąć, prawda? Uwaga, zobaczymy jak to się zepnie. Ha, zobaczcie jak fajnie się spięło. No nic, tą końcówkę trzeba odciąć, bo mi się nie podoba. Chociaż możemy to jeszcze bardziej do tyłu... Możemy to też sami spinać, o w taki sposób. Nie? O, już sobie... Ojejejej! Złapał mi, znaczy złapała. Sami sobie też możemy tak ładnie poukładać jak chcemy. I super, super to wygląda. Aha, tak się zapina pas. Możemy też sami to robić. Świetnie! A ciekawe, czy mogę doładować więcej na przykład drzewa, no nie? Jak będę miał te pasy zapięte. No nic, jeszcze jedno drzewko sobie zetniemy, ale jakieś większe. Nie ma sensu tu się bawić w takie malutkie drzewka, bo to szkoda czasu. Ponieważ zabrałem ze sobą też chwytak do drzewa, głupio by było go nie użyć, więc teraz zamiast HDS-em będziemy ładować właśnie tym chwytakiem. Widzę, że on działa znacznie lepiej niż w Farmingu 15. Nie wygina się tak jakoś, jest bardziej stabilny. Dobrze, ale najpierw trzeba przygotować drzewko. Więc gałązki, ciach, 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 ciach. Ciachamy sobie ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj jeszcze jakaś gałązka została. Dobra. No i teraz kłody na mniejsze. Kurczę, dopiero przy samym końcu złapało. Hops. Hops i myślę, że nawet gdzieś tutaj. No i dobrze. Ponieważ te kłody nie są tak ustawione, jakbym chciał, żeby zabrać je, chociaż żeby zabrać na przykład dwie za jednym razem. Poza tym myślę, że są za duże, żeby zabrać je za jednym razem dwie. Weźmy po jednej i już. Teraz tak. W Farmingu 15 był zawsze problem, aby zabrać kłodę w ten sposób. Zawsze się ją odpychało, no nie? Jeśli chodzi o całe drzewo, to nie było tutaj problemu, żeby zabrać, ale widzę, że pojedyncza kłoda jest bardzo trudna do zabrania z ziemi. Nawet teraz. Mogę spróbować tak. No nie, nie, coś tu nie gra dalej. Dalej jest problem, aby w ten sposób zabrać kłodę. W normalnych sytuacjach pewnie czymś się to... Zresztą, możemy spróbować zabrać kłodę też tak inaczej, jak ja sobie zawsze w Farmingu w 15 radziłem. Czyli tak od góry trochę, no nie? To jest też dobry sposób. Ciągnik z tym turem to jest magiczna rzecz. Możemy nim zrobić masę rzeczy i nie musimy kupować jakiegoś... Ojej!
jakiegoś teleskopowca albo stricte maszyny tylko do tego, nie? Ciągnik to jest ciągnik, uniwersalna maszyna do wszystkiego. No kurczę. Wow. Spróbujmy może wyżej trochę, ale o, w ten sposób. Cyk. No, coś nie chce złapać. Jeszcze spróbujmy. Bardziej się już nie da tego. A da się jeszcze, okej. Nie chcę coś złapać, wiecie? Problem mam. No, łap go! Ciężko. Dobrze, spróbujemy jeszcze tradycyjnie. Okej. Zrobimy może tak. I teraz powinna mi ta kłoda najść. Professional. Dobrze. O, jeszcze tą gałązkę sobie. Pięknie. No i teraz spróbujmy to załadować na naszą przyczepę. Ona nie jest ustabilizowana, więc mogą być problemy ze stabilnością. Może się wywrócić po prostu. Myślę, że HDS-em szybciej mi to szło, no nie? Tutaj jest problem ze złapaniem tego z ziemi. Jeszcze wyżej sobie damy. O właśnie. Tak. I sprawdzimy teraz jedną rzecz. Nie mogę tych pasów w ten sposób odpiąć. O! O to mi chodziło właśnie, zobaczcie. Nie? Nam się tutaj nic nie stanie teraz z tymi kłodami. W razie jakbym nawet wywrócił, jak coś by się takiego zdarzyło, żebym wywrócił całą tą przyczepę, to i tak to się nam nie wysypie, więc nie będzie trzeba tego później zbierać, no nie? Trzeba, można te pasy po prostu łatwo sobie przełączyć. Super! O, tutaj poszło znacznie lepiej. Też mamy jedną gałązkę. Warto ją ściąć, bo może okazać się, że będzie się dostawało więcej kasy z tego tytułu, jak będzie ładnie drzewko przygotowane. No i dobrze, załadowaliśmy wszystko. Teraz trzeba przepiąć pasy z powrotem. Ok. No i mamy wszystko załadowane. Zobaczcie, jak to wygląda. Na 99,9% farmingu 15 wszystko by się rozsypało, jakbyśmy tylko ruszyli. A tutaj widać, że jak mamy już spięte, to mamy spięte i nie ma bata. Wszystko będzie jak trzeba. Ja jeszcze bym chciał to... Aha, tego się już mocniej, bardziej nie składa. Chciałbym tak transportowo może to złożyć. O, w ten sposób, tak aerodynamicznie. Dobrze. Jeszcze ustawimy sobie fajnie tutaj naszego HDS-a. Pyk, tak, żeby było wszystko ładnie. Tak na równo. Cyk. Zmieniamy sterowanie i... No i pięknie. Możemy powoli jechać. Teraz pojedziemy do składu drewna. Tylko gdzie my mamy ten skład drewna? Otworzymy sobie mapkę. Tą taką z legendą. To pola. Wow. Klikam to pole, nic mi się tu nie pokazuje. Tutaj jest napisane, że cena drzewa zależy nie tylko od długości dostarczonych bali, ale również od tego, jak bardzo są proste. Małe i krzywe kawałki warte są mniej niż długie i proste. To jest bardzo ciekawa informacja. Dodatkowo jest tutaj napisane, że można sprzedać do tartaku, ale w którym miejscu jest tartak?
Rośliny, wzrost, gleb. No, tutaj tak patrzę, że powinniśmy chyba budynki, tak? Tartak powinien być oznaczony jakoś tutaj. Są krowy. Są takie miejsca. To są skupy. Przędzarnia. To są różne farmy. Ale... kurczę. Gdzie jest tartak? Okej, okay, strawmill to się nazywa. Sawmill. To jest po prostu to. Więc tutaj możemy sprzedać nasze drzewo, trzeba tu dojechać. I świetnie. Teraz się trzeba przenieść z powrotem do mojego ciągnika. Tutaj. O, przenieś się. Okej. No i musimy jechać w tą stronę. Tak. No i ładnie to wszystko wygląda, zobaczcie, drzewo jest spięte, nie ma prawa się tu ruszyć. Jeszcze ani razu nie transportowałem, teraz jest pierwszy raz. Ciekawe jak będzie wyglądała sprawa rozładunku, no i najciekawsze, ile my za to dostaniemy. Zobaczcie jak fajnie fizyka działa w tej grze, z tyłu opona, ta bardziej z tyłu, na której jest większe obciążenie, ma takiego większego flaka i zobaczcie, że one pod wpływem podłoża też, nie? Też się tam ruszają, także bardzo fajnie ta fizyka tutaj wygląda. Dużo, dużo lepiej niż w poprzedniej części. Fajnie, że to jest tak ulepszone. Naprawdę podnosi to realizm całej tej rozgrywki tutaj. Ja też mam wielką ochotę jeździć sobie po drogach, większą dużo. Próbowałem tu podłączyć sobie pada i mam cały czas go podłączonego, ale ostatnio mam jakieś problemy. Moja myszka jest wykrywana w większości gier jako kierownica. Nie wiem czemu, ma taką gałkę, coś jak w padach, no nie, i może dlatego gry wariują przy tym. Ja pisałem nawet do firmy, która dystrybuje te myszki, która je produkuje i robi softa, no i oni mówili, że się z tym uporają, ale wiecie jak się z tym uporali, właśnie tak, że się nie uporali. Jedna sprawa, moglibyśmy sobie dostarczyć też to drzewo pociągiem. Tylko ja jeszcze nie rozkminiłem sobie jak to dobrze zrobić. Trzeba by było rzecz jasna z tej przyczepy zabrać drzewo i załadować na wagon. A są takie specjalne, ja pokazywałem to w odcinku jak wygląda, są takie specjalne dźwigi ładownicze, które przemieszczają się na szynach. Dobrze. Teraz zobaczymy jedną rzecz, czy... A, bo mamy tutaj wodę. Coś się sprzedało. No, trochę kasy poszło za to. One się... Te kłody jakby same odpięły. I... Pyk. Bo one były tak na dole. O, jedna się sprzedała, druga się sprzedała. Podejrzewam, że jak troszeczkę HDS-ikiem... je tam przyteguję. Teraz wam pokażę. Tak i... Nie, to nawet fajnie, kurczę. Teraz dużo łatwiej się to sprzedaje, zobaczcie. Nie trzeba drugi raz rozładowywać, tylko ładujemy na pakę i jedziemy, sprzedajemy. Trochę kasy za to poszło. Za dwa drzewka dostałem jakieś tam, no, parę tysięcy w sumie. Tutaj coś jeszcze mamy, jakiś znak zapytania. Muszę po prostu upuścić dostawą. O, właśnie. Za proste i długie otrzymasz więcej pieniędzy niż za krótkie i wygięte. No to wiemy. Ale teraz tutaj mamy taką sytuację, że są drzewa na wzgórzu. A jeśli są drzewa na wzgórzu, to znaczy, że trzeba je zepchać do wody. I za to powinniśmy dostać pieniądze. Tylko pytanie. Czy możemy je zepchać tylko do tej zagrody, czy możemy je zepchać też tam dalej, bo ja widzę, że tu jest taka zagroda, no nie? Może się okazać, że jeśli na przykład w to miejsce zepchamy drzewo, to nie będzie można. Nie będzie można sprzedać drzewa, że ono się nie sprzeda. Spróbujemy, no. Ja jestem wszystkiego ciekawy.
Wszystkiego trzeba spróbować. Spróbujemy drzewo tam wepchać. To jest chyba najszybszy sposób zarobku na tej mapie. Tak zresztą zaczynałem swoją karierę w farmingu 15 w pierwszym sezonie. Dobra. Ponieważ dostajemy więcej kasy za przygotowane drzewo. To zróbmy to po ludzku. I gotowe, elegancko. Mogę je pociąć na takie małe kłody. Drzewo jest ładne, proste. Mógłbym je pociąć na takie małe kłody i ręcznie chyba nawet wpierniczyć do tej wody. Ale mogę zrobić to też ciągnikiem. Od razu całe. Tak, tutaj są jeszcze nawet większe drzewa. Ja ściąłem takie, nawet można powiedzieć, że za małe. Ale jak będzie mi brakowało kasy, to już wiem, gdzie się udać. Cyk. Łe, zobaczcie, ten ciągnik jest, kurczę, perfekcyjny do tego. Moment. Tutaj mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia. I... Uwaga. Cyk. A, mało dostałem. 589 to za te dwie kłody, za te dwa drzewa, które tutaj przygotowałem i ściąłem, tamte chyba były większe, wiecie? I dlatego za nie w sumie dostałem więcej pieniędzy niż tutaj. Ale też było to drzewo sobie przygotowane i... No cóż, można się w farmingu bawić na różne sposoby. Ja myślę, że koszt tej przyczepy się niedługo zwróci. Oczywiście długa droga do tego, bo widzicie, że zabawy jest dużo przy tym, ale zdecydowanie w tym farmingu fajniej się sprzedaje drzewo z przyczepy niż 15, bo nie musimy tego rozładowywać za każdym razem, tylko po prostu podjeżdżamy, troszeczkę się to opuści i te drzewa, które są, te kłody czy bale, które są nisko na tej przyczepie, one się od razu same sprzedają. Także dodatkowo też możemy je sprzedawać w wodzie, jeśli chcemy, w 15 też można było sprzedawać w wodzie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tych odcinkach, bo musiałem podzielić ten film na dwa odcinki, bo był za długi na mój kanał. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa.